Reżyser, aktor, tłumacz sztuk teatralnych. Mirosław Pałatyński jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam Cię serdecznie. Jako tłumacz będę się tłumaczył z czegoś, tak? Tak jest. Będę Cię przepytywać, Ty się będziesz tłumaczył. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy tutaj, wybierałeś się do Polski, do pracy. Dzisiaj z Polski wróciłeś po prawie 3 miesiącach, gdzie reżyserowałeś sztukę Ostra Jazda w Teatrze Komedia. Tak. Mirku, jak to się w ogóle stało? Jak do tego doszło, że Ty, aktor, reżyser pracujący i żyjący na co dzień w Toronto, reżyserował sztukę w Teatrze Komedia w Warszawie? To jest wynik już wcześniejszych rozmów, przynajmniej 2-3 lata zacząłem o tym myśleć i jeździłem do Polski i szukałem teatrów, które zdecydowałyby się po prostu podjąć współpracę z Atlas Stage Productions Canada na zasadzie wymiany, na zasadzie promocji polskiej kultury w Kanadzie i kanadyjskiej w Polsce. I niektóre teatry podjęły taką inicjatywę, żeby ich zainteresowało to. To jak to się podejmuje ryzyko pewne też, wiadomo. I tutaj akurat jeden z dyrektorów, bo to nie był tylko jedyny dyrektor, Tomasz Dudkiewicz, który jest dyrektorem Teatru Komedia, podjął to ryzyko i tak też pomalutku dogadaliśmy się co do sztuk. Sam przeczytał te sztuki, podobały mu się i podjęliśmy taką decyzję. Wiesz co, ale ja Cię tutaj muszę przepytać dokładniej, bo ja rozumiem, że 3 lata pracy, wiadomo, nad wszystkim trzeba pracować, ale co spowodowało, że Tobie właśnie zaufano? Ja nie wiem, pewnie musiał sprawdzać pewne rzeczy, które ja zrobiłem w Toronto. Pewnie też popatrzył sobie, co ja robiłem jako aktor wcześniej w teatrze. Pewnie zaciągnął języka u niektórych reżyserów i to jest suma pewnych działań i pewnych rzeczy, które po prostu należy zrobić wcześniej, bo to jest pewne ryzyko, jest to ryzyko finansowe, ale nie tylko, bo przecież jeżeli ktoś da plamę, że tak to nazwiemy, no to wiadomo, że teatr sam jako teatr na tym traci. No właśnie, a tutaj w tym przypadku akurat widocznie piątym zmysłem pan dyrektor wyczuł, że to ryzyko nie jest aż tak wielkie, może tak to powiem. Był sukces? Tak, chyba tak. Nie, wiesz co, trudno mi jest mówić, miałem tremę oczywiście, chociaż ja właściwie nigdy nie denerwuję się na przedstawieniach tych, które robię, bo uważam, że jeżeli człowiek coś zrobił, to tak jak do egzaminu. Jak jesteś przygotowana do egzaminu, to nie denerwujesz. Tak. Natomiast no, słuchałem bardzo bacznie tego, co mówią inni i z reakcji znanych aktorów, którzy do mnie się później zgłosili z jakimś zapytaniem współpracy i reżyserów, którzy znaleźli się tam na premierze, również, bo też byli ciekawi, co takiego tutaj nagle ktoś, kto przyjechał z Kanady, zaproponuje. Faktem jest też, że to troszeczkę innym stylem było też zrobione i to jest też chyba istotne tutaj. Jakby taki podmuch świeżego wiatru poszedł przez teatr z oceanu, tak. I myślę, że sztuka została dobrze przyjęta. Przy pełnej widowni grana już była 8 razy, brawo, łącznie z premierą, a tam jest 500 osób na widowni, więc to już jest jakby pierwszy symptom. Drugi, no mają standing ovation na każdym przedstawieniu. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, brawa przerywają im grać, także myślę, że to jest też symptom, który mówi o tym, że ta sztuka się spodobała, została przyjęta. No. Mówiąc o znanych aktorach, Katarzyna Żak, Julia Kamińska, Jan Jankowski, Przemysław Sadowski, no absolutna plejada polskich gwiazd. I Mirosław Baka. Mirosław Baka, tak. Twój imiennik zresztą. Tak. A to też to jest śmieszne, bo ja kiedyś podglądałem Mirka, niektórzy mówili, że ja podobnie gram na scenie jak on, że mam podobny styl grania. Jeszcze jak byłem młodszy dużo i powiem Ci szczerze, że nieraz mu zazdrościłem tej energetyki takiej i tego, że on tak się pnie do przodu i jest znany gdzieś. Nagle okazało się, że miałem przyjemność go poznać i po prostu jakby reżyserować go, to już w ogóle jest, wiesz, ciekawe doświadczenie. No dobrze, trema była? Była trema, pewnie, że tak, słuchaj, to zawsze jest. Ja największą tremę miałem nie z tego powodu, że możemy się nie porozumieć, czy, wiesz, to jest zawsze taka sytuacja, że reżyser jest reżyserem rzeczywiście, jest tą głową, która prowadzi, a aktorzy chcą usłyszeć koncepcję całą, żeby móc to zrealizować. Także ta relacja sama już jest jakby samo z siebie ustawiona w jakiś sposób. Natomiast trema polegała na tym, czy my zdążymy to zrobić, dlatego że oni są zajęci. Nie zawsze mogłem ich mieć wszystkich na próbie, szczególnie z samego początku. Robili filmy, seriale. Tutaj był troszeczkę problem. Natomiast poradziliśmy sobie spokojnie, a trema też, no wiadomo, z gwiazdami pracuje, więc to zawsze jest troszeczkę taki... Ale podchodziłem do tego spokojnie na ludzie, zresztą oni byli bardzo otwarci, bardzo ciepli, bardzo życzliwi też, także te pierwsze lody zostały szybko przełamane i dali mi odczuć zresztą też, że nie ma powodu, że tutaj chcemy coś zrobić fajnego. Także. Tak siebie słucham i tak sobie myślę, udało Ci się zbudować ten most pomiędzy Polską a Kanadą, Kanadą, Polską. Ja myślę, że to są dopiero takie przęsełka i takie małe, taka mała kładka, która gdzieś tam została przerzucona. Mamy jeszcze parę planów i również dostałem w związku z tym przedstawieniem, z jego jakby, no, powiedzmy, sukcesem pewnym, który jednak okazał się dla wszystkich bardzo, bardzo fajny. Mamy pewne plany na przyszłość również, bo będziemy chcieli ściągnąć to przedstawienie, żeby pokazać tutaj tej publiczności naszej polonijnej, kochanej również, co ja tam zrobiłem takiego. Poza tym dyrektor teatru też przyjedzie tutaj prawdopodobnie do roku czasu czy półtora i będzie robił jakieś przedstawienie polskie z kanadyjskimi aktorami. Też dostałem parę propozycji już reżyserowania w Polsce, w innych teatrach. A poza tym już się pytają teatry z Polski o możliwość wystawienia sztuk, które będą miały swoje prapremiery w Warszawie, żeby oni również mogli pokazać te sztuki. Także myślę, że i ta Ostra Jazda również będzie miała gdzieś w jakimś teatrze w Polsce, może w kilku, będzie miała też swoją produkcję. Wygląda na to, że Twój kalendarz będzie coraz bardziej zapełniony. No będzie zapełniony, to chyba dobrze. Bardzo dobrze. A ja pokażę jeszcze program może. Can we close up a little bit? To jest dowód właśnie tego przedstawienia, piękny, w Teatrze Komedia. Duży teatr, 500 miejsc, wiadomo, to jest duży teatr i na tych wszystkich spektaklach w tej chwili była pełna widownia, a około 100 spektakli mają licencję na 100 przedstawień, także myślę, że... Mirku, serdeczne gratulacje. Dziękuję, że znalazłaś tutaj czas, żeby wpaść do nas do studia i podzielić się tym, co robisz, a robisz rzeczy fantastyczne. Bardzo gratuluję. Wszyscy robimy fantastyczne rzeczy. Ja również dziękuję bardzo i zapraszam na naszą stronę internetową www.atlasstage.com i tam można też zobaczyć, jakie są plany w najbliższym czasie i co robimy, i tam pewnie też będą zdjęcia z przedstawienia tych właśnie aktorów. No i zapraszam również na przedstawienie, które przyjedzie w przyszłym roku do Toronto. Państwa, żebyście zobaczyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję.